górę. Wstydź. Domowy ratusz. Także proszę Państwa, Bemowo ratusz. Tam do tych żebraków nie dojeżdżamy na Górczewską, no bo po co? Państwo zobaczą. Miałyśmy wysiąść tutaj przy ratusz i teraz tak, wszystko nam poucieka, a tu są wykopki. I teraz kto by to przypuszczał? Zanim on tutaj w ogóle do tego ratusza dojechał, żeby człowiek wiedział, to by tam z powrotem przez tych mormonów pojechał, proszę Państwa. Kto by to przypuszczał, że tutaj takie dziadostwo, że tutaj taki burdel w tym kierunku tam na Auchan. Kto by to przypuszczał? Wszędzie zablokowane, wszędzie zatkane, musimy przechodzić. Państwo zobaczą, no naprawdę, dlatego mówię, że jak nawet i to metro zbudują, to nic nie da, bo tu ciągle będą u tych dupków i tych rechodupek będą korki. To nie jest, proszę Państwa, że tu jest jakieś udogodnienie. No. O, momentalnie jedzie. Momentalnie jedzie. Państwo zobaczy. Bemowo ratusz. No, bo mi się chciało tędy przejechać, no bo tutaj mamy 523, proszę Państwa. No to przecież wiadomo, ale przecież można byłoby tam z powrotem od mormonów odjechać, odbić. Nie, proszę Państwa, Państwo zobaczą, tylko odbiła skutecznie, bardzo ładnie Słowacja od Czechosłowacji. Jak to dzisiaj powiedzieli, od samego rana mówiąc w radiu, to KFM Euro Concita Extra. Państwo zobaczą, jak wygląda Bemowo ratusz. Państwo zobaczą. I to zawsze tak będzie w Warszawie. Warszawa na tym polega, że korki wieczne, ustawiczne są korki. Nic nie można zaplanować, no bo do Muzeum Getta wczoraj też bardzo dużo ludzi nie dojechało, proszę Państwa. No bo na pętle i gdzieś tam wywiózł, proszę Państwa. To nawet niektórym osobom się nie chciało wracać tam, no bo to tu, to tam, wiecie Państwo. Tutaj zaraz okaże się, że tu nie ma ale to codziennie. Codzienne są zmiany, że tu nie ma. To nie to, że to wiecie Państwo na tydzień, na dwa, na miesiąc. Codzienne są zmiany, to o to chodzi. Że w tej Warszawie nie da się żyć. I swego czasu do Radia Maryja zadzwoniła Czerwona Zośka Maciocha. Ale rzeczywiście, proszę Państwa, to nie były żarty, bo Czerwona Zofia Maciocha rzeczywiście miała jakieś problemy. I mówi, proszę księdza, dlaczego w tej Polsce jest tak ciężko żyć? I się rozpłakała. Ja słucham tego Radia Maryja, no za 2-3-4 lata, kiedy to było w nocy. Ja patrzę, no cholera, to jest Czerwona Zośka, to ona dzwoniona. I ona mówi, proszę księdza, dlaczego w tej Polsce jest tak ciężko żyć? No i ta Zośka, proszę Państwa, teraz to już 92 kilo ma. Także proszę Państwa, tam nie jadę tam do tego Tesco Extra, proszę Państwa, do tych żebraków, no bo tam jest całkiem za daleko, a tu są wykopki i tylko tym tramwajem sączącym się, ciągnącym się, bo to tony żelastwa. No, a tu mamy 523, to nas z Saską, nas z Pragą, południe szybko łączy, a tam do tych dziadów, do tego Auchan to nie ma co. Także jesteśmy pomiędzy żebrakami, a pomiędzy dziadami, tutaj jest, proszę Państwa, wykopki są, ratusz. Chodźmy, szybko chodźmy na 523. Także proszę Państwa, taka jest Galeria Biała tu w Warszawie. Wspólna 61. Co sekunda zmiana. Także proszę Państwa, idziemy z Bemowa, bo kaszlał, grumczał. Czyli tak, jesteśmy na Górczewskiej. Także Radio Conchita, Radio KFM Euro Conchita Extra, proszę Państwa. Jesteśmy tutaj teraz tak na takim wąskim przesmyku. Tutaj też kiedyś nie można było kiedyś przejeżdżać. 15 lat temu, jakoś tak od 12-13 można teraz przejeżdżać, proszę Państwa, Górczewską prosto, aż gdzieś tam na górce. Tutaj Ulrych, proszę Państwa, ma ogród po lewej stronie.
kręci. No, jeszcze coś kręci, bo tak, tu nie jest Francja, tu nie jest Anna, tu nie są prawosławni, tu nie są Mormoni, tu nie są Świadkowie Jehowy, tu nie jest Anglia, Ameryka, Białystok. Tu każdy coś kręci, kombinuje. Momentalnie przejedziemy przez Zachód, gdzie Niemcy zgazowali w czasie wojny II światowej ponad 200 tysięcy Polaków. Góralska. A na Góralskiej tam po lewej od razu Państwa będziecie widzieć całe to show, bo na ten żerań mi się dzisiaj nie chciało jechać, mi się chciało jechać do portu Wola. No i rzeczywiście udało mi się tam w tym porcie Wola, bo w tym porcie Wola całkiem sympatycznie, no bo w tym porcie Wola całkiem kulturalnie. Także proszę Państwa, pozdrawiamy Państwa serdecznie i widziaczki. My przesyłamy już po lewej stronie, mamy co my mamy. Oszą Wola Park, Oszą Wola Park. Wszędzie jest Oszą Wola Park. Państwo zobaczą. No. Także jakbyście Państwo tak mieli czas, jakbyście Państwo tak chcieli sobie pojeździć tam od tego Tesco Extra, od Zebraków do Dziadów, Oszą Wola Park, to możecie sobie pojeździć, ale... Tutaj wiecie Państwo, dlaczego mówię, że jakieś dziady gady. Proszę Państwa, oni nie mają uczuć ludzkich. To są gady. I swego czasu, bo tutaj nie jest Pałac Kultury, ale pod Pałacem Kultury stawina i inna. Była taka, tu jest zielona chata, czerwone, tak minęło. Proszę Państwa, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina była taka wystawa na temat, proszę Państwa, chińskich więzień, na temat więziennictwa chińskiego. Nawet u nas strażnicy, to nie ma co gadać, to trzeba było przeczytać w strażnicy, ale przecież dziady katolickie Warszawa nie będą czytali strażnicy, dziady katolickie Warszawa nie będą czytali Pisma Świętego ani Księgi Mormona. Dlatego mówię o strażnicy, gdzie Nancy Quinn całe życie Chinki było opisane, która to Chinka była 20 lat w więzieniach chińskich, ale chyba jakoś tak tylko za to, że była Świadkiem Jehowy. Także zaszłam do Lapardy, Góralska, 520, czy on bardzo dobrze jeździ. Kiedyś czekałam półtorej godziny. Także oszczędzajcie, kochani, korzystajcie z parkingu, parkuj i jedź, ale to nie jest na tej Górczewskiej, tylko to jest tam na Wolskiej, gdzie jadę od Fort Wola. Tam jest parking, parkuj i jedź, żebyście Państwo nie jeździli tak po całej Warszawie, zasmradzając